W porządku. Dobra, zacznijmy, czyli z ostatniego tygodnia newsy w świecie PC gamingu. Total Biscuit zmarł 3 lata temu dokładnie, to jakaś rocznica była. No była taka sytuacja. Microsoft CEO z Next Generation. Nowa generacja Windowsa nadchodzi. Tego nie lubimy. Znaczy fajnie, bo pewnie coś tam będzie lepiej działać, ale ja się boję zawsze zmian. Ten Windows 10 mi tak bardzo fajnie działa, wszystko w porządku. Więc. No nie wiem, nie wiem. Nie będzie nowego. Nie wiem, może będą tego w kółko update'ować i to będzie nowe. Update'owali 10, no ale jak go tak update'ują, że będzie zupełnie inny, to tak jak nowy. Dobra, Skyrim był co? No, był out longer than the time. Czyli pomiędzy Morrowindem a Skyrimem minęło mniej czasu niż pomiędzy teraz a Skyrimem. Okej, Morrowind, Oblivion, Skyrim. No, ten Skyrim za dobrze se radzi, wiecie. Gdybyście w to nie grali, to by pewnie wydali kolejną część, a tak to będziemy czekać jeszcze 100 lat. Ktoś to widzicie, jaką analizę wykonał. Ubisoft removes ability to buy Black Flag. Aha, no a tam. Sklepy. Aha, o. Metro Exodus Enchant Edition wspiera te specjalne pady z PlayStation, które wiecie, że jak strzelacie, to wam się na przykład spust blokuje. I tu jest to pokazane. Widzicie? Że trzeba tak mocniej. Ciekawe, ciekawe. Nie miałem tego pada w ręce. Jestem ciekaw, jak to działa. Jeżeli The Elder Scrolls 6 wyjdzie w 2029, to pomiędzy Skyrimem a szóstką będzie więcej czasu niż pomiędzy Skyrimem a areną. Jaką areną? Możliwe, że Valve pracuje nad Steam Palem, jakąś konsolą do przenośną. Bo dodali do bazy gier, chyba tak? Plenty of references, including controller bindings. Aha, jakieś. No, zobaczymy. Tam Steamowe kontrolery i ten to chyba nie odniosły nigdy za dużo sukcesu. Oni jakby w tym hardwareze to chyba niezbyt. No i jeśli chodzi o Horizon Zero, to tutaj mówią, że wydanie na PC już się 2,5 raza zwróciło. Czyli się opłaca na PC ta portować gry. Czyli będzie więcej gier z PlayStation na PC ta. No i Days Gone wyszło i jest najlepiej sprzedającą się grą na Steamie było. Super. The console developers. Aha, i ci, co portowali tą grę na PC, ta nie chcieli zrobić, żeby była słaba. No to dobre podejście. No cóż można powiedzieć? Te newsy są takie żadne. Uncharted 4 będzie na PC-cie. Nie grałem nigdy w ogóle w tą serię. Uncharted, nie wiem, to niby jest super, ale ja się obawiam, że to jest super, bo na konsoli nie mieli w co grać. I to te wszystkie gry konsolowe później są takie super. Nie. A ja taki gier później, ja nie lubię, no. Ja chyba, mi się wydaje, że ja w to Uncharted grałem. Nie było tak, że ja grałem w to Uncharted. Pamiętacie? Mi się wydaje, że ja grałem, ja to muszę sprawdzić. Muszę sobie wpisać w YouTube Uncharted i zobaczyć, czy ja. Coś grałem takiego konsolowego.
Coś grałem takiego konsolowego, ale nie pamiętam co to było. To nie był Uncharted. Co to mogło być? No. Nie, to było dokładnie jakieś jeżdżenie jeepem i strzelanie się do ludzi, którzy wyskakują zza przeszkód. I kojarzy mi się, że to był Uncharted, a może jakaś inna gra tego typu na konsolę. No to takie Tomb Raider. Nie wiem, no ja mam takie dziwne wrażenie, że to jest jak Gothic, nie? Czyli, że był po polsku, to wszyscy w Polsce uważają, że jest super i Uncharted nie ma w co grać, to Uncharted jest super. I tyle. Dying Light 2. No to żeśmy widzieli trailer, już go nie będę chyba pokazywał, bo żeśmy w czwartek oglądali cały z tej ten Dying to Know. Albo może zobaczmy sobie ten trailer jeszcze raz, chociaż on jest dość długi, 7 minut, to może nie będziemy Like the oglądać. rest of the world, we had Ale some pokażmy unforeseen sobie tam, hurdles to clear. przewińmy kilka scen. But the wait is over. Nie. Let's dive into the open world of Dying Light 2. Więc Armed się them to reset skacze, bije to play on the frakcje. No day. polecam wam zerknąć, jeśli kogoś to interesuje. Gra będzie wygląda na, wiecie, że tu raczej nie obiecują nic, czego się nie da dowieść. Bo ani to nie wygląda na jakiś, nie wiem, wiecie, no wygląda na poziomie jakiegoś tam Far Cry'a sprzed 3, 4, iluś tam lat. Więc jak wiecie, jak w gameplay będzie spoko, to zabijanko, bronie, levelowanie pewnie postaci, jakieś dodatkowe ruchy. No i fabuła, to się będzie wszystkim podobać. DLSS będzie w grach VR się ma pojawić. No ja bym chciał zobaczyć jak to działa, bo jeszcze się nie pojawiło, więc jest trochę. No chciałbym to na żywo po prostu sprawdzić, żebym sobie odpalił. No są jakieś te newsy, jakieś takie. Not just like the season 7 content for I tutaj these jest that's gonna Halo be i jest zepsute. Nie wiem o co chodzi, bo completely wygląda different. ogólnie jakby było They're just zepsute, doing bo. insider flight, so like a beta, so they're still. Nie wiem. Dobra, mamy. Aha, że kolesie wydali w ogóle jakąś grę. Zrobili w dwójkę. Co to za gra? Aha, że królik musi zjeść warzywa, a złe lisy go będą ścigać, tak? Porwały króliki. Podoba mi się fabuła. O nie, stary królik, patrzcie, stary dziad. Aha, czyli zakładam, że on ma tyle samo ruchów co królik i po prostu robi ruchy co chwilę. A, coś takiego. Trochę nie kumam, bo wydawałoby się, że one po prostu za nim idą non-stop. Ale one się niekiedy zatrzymują i nie idą. Jestem ciekaw, co to znaczy. No, powiem wam, że jak na grę dwóch osób wygląda fajnie. Niektóre takie nierówne graficznie. Ja nie lubię, jak właśnie na przykład nie ogarniają czcionek i takie dziwne coś robią i co to w ogóle jest. A gameplayowo może i ciekawe, no takie na telefony. Patrzcie, to jest w ogóle ciekawy news, że Microsoft Flight Simulator będzie teraz pobierał 83 GB przy instalacji, a nie 170, zmniejszyli. Dobra, Elite Dangerous słabo działa i ludzie są wkurzeni. BlizzCon 2021 został odwołany. Nexus będzie smutny. I to chyba koniec osób w Polsce, które oglądały BlizzCon. Nie żartuję, no. Dużo osób jest fanami BlizzConu i lubiło sobie oglądać, ale newsy i tak pewnie tak samo puszczą, jak i puszczali. Nie. The Steam Open World Sale.
Open World, sorry. A, że to gry niby z Open World. Co? One of the first. A, jakiś koleś miał nika w Destiny brzydkiego i go zbanowali. I smuteczek. Newsy takie, jak nic nie wypuszczają. Dokładnie, nie ma gier, to nie ma newsów. Nie no, coś by. Steam będzie miał nową stronę do pobierania? No dobra, nie podoba mi się. Czemu czcionki się powiększyły, jakbym był ślepy? Zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie to pewnie testują, czy się ludziom podoba, czy nie. Mass Effect Legendary Edition mod brings back console commands. Ok. Nvidia znów większe przychody. No i bardzo dobrze. Umoc Kurenik set to New Action RPG Final Fantasy spin-off. Ok. Crisis Enchant Mod Definitive Update, ale to ma coś wspólnego z tym remasterem? Czy to jest mod do chyba pierwszego? No i co, to ma niby lepiej wyglądać? Tu to przynajmniej on ma jakiś cień na tej, wiecie, tu ma cień na oku, tu ma coś. Tu mu się świeci, tu mu się nie świeci. A tu jakby ktoś mu lampą zaświecił w twarz. Bez przesady. Czy to źle wygląda okrutnie. Zajebiście. Nie lubię tych modów, jak to robią, bo to takie, wiecie. Kilka screenów pokażą i... Dobra. Nier Automata, Cyber Euro American Truck Simulator Convoy Mode. Tu w ogóle jakiś ciekawy news, że jakiś Open Dream coś tam, Dream World. Miało być jakieś MMO, Dream World. I jest wielka drama wokół tego, bo... Kurde, no zdjęcie mi pokażcie. Dobra, Dream World. Że to podobno DreamWorks Agata Majerczak, ok. Biggest MMO scam like game. This Dream World, the scam MMO. Like, what the fuck is this? Okay, all right. So this is the trailer. Let's actually watch the trailer for it first, and then the scam MMO that got funded. Oh my god! It falls down. Wow. Dobra, muszę zobaczyć Dream World trailer. Co tu chodzi? Okej, okay. To są w ogóle assety z Unity, te roboty, nie? Znaczy z Unreala. Że niby co, koleś spadł, stawia dom. No ale przecież to wygląda tragicznie. Co za gówno. To są wszystko assety pewnie z tego, normalnie ze sklepiku, nie? Albo darmowe, no bo ta postać jest na pewno assetem, bo jak Nvidia ma takie trailery tam RTX-a, to właśnie były te robociki, bo one tam są. Pięć FPS-ów, kurde, w tym. Pierdziele. Ta muzyka pewnie mi to YouTube wytnie, bo tą muzykę pewnie też skądś wzięli. Dobra, no i to jest... I aha, i słyszałem, że tam podobno, żeby w tą grę zagrać, to trzeba najpierw dwie osoby namówić do kupienia jej.
Scam game? Yes. Okay, cool. Previously on Dreamworld. Okay, so Dreamworld is a pretty long story. After a long, every detail of the firm's serial failure in marketing, and the other is my best friend. Wait, like, this is an actual fucking deep dive. Like, I'm just thinking about how many angles there's gonna be to this story. And it's this video too? Any of the imported 3D models for the city, so essentially they're just images that you can walk through. People who bought the game were told they would be given a plot of land in the game to build on so other people couldn't fuck with them. True. And you don't actually get a plot of land assigned to you at the big start, surprise. So they can, and you can't really play properly. No dobra, no gra nie działa, jest gówniana i co? Eventually dawn on each and every one of the people that have backed this game. Total scam foremost of production and the FFCT. Pre-made assets that have no collision. Game. Dobra, ale rozumiem, że oni zebrali gdzieś jakąś kasę, tak? Ile oni tej kasy zebrali? No, DreamWorld Kicks Campaign, aha, z 64 tysiące dolarów. No to na pewno MMO, to w Polsce by nawet nikt MMO nie zrobił za 64 tysiące dolarów. Ach. Previously. Leaders, but with only 2.5 employees. One of those half employees left very shortly after the Kickstarter was funded to propose be bad, but I didn't think it was going to be this bad. So I'll direct you to Callum Upton's video for some particulars on the actual game. Essentially, the cliff notes are as follows. The game runs like absolute shit. There's zero collision on any of the imported 3D models for the city, so essentially they're just images that you can walk through. People who bought the game were told they would be given a plot of land in the game to build on so other people couldn't fuck with them, and you don't actually get a plot of land assigned to you. They were all fake. So ale nie rozumiem, no po co ludzie w ogóle jakąkolwiek kasę na taką gównianą grę wpłacili? Przecież widać, że jest kupsko straszne po trailerze. Ja pierdzielę. Ludzie to są debile. Naprawdę, nawet mi nie żal po prostu. No i dobrze im tak, niech się nauczą, kurde, żeby na Kickstarterze nie kupować gier, znaczy nie wspierać gier. Jak ktoś ma dobrą grę, to moi drodzy, jest kurde tysiące wydawców, którzy wezmą, może nie tysiące, ale setki wydawców na całym świecie, którzy wezmą taką grę, jak już ją robicie, macie ekipę i tak dalej i ją wydadzą. Nie potrzeba do tego Kickstartera. Dobra. Widziałeś trailer nowego The Forest? Nie widziałem. Hades był na Kickstarterze. Tak, ale Hades chyba szedł na Kickstarterze po tym, jak wydali trzy inne gry, czy tam cztery. Po drodze. Bastiona, Transistora, coś tam jeszcze mieli, tak, przed Hadesem. I jakby wchodzenie na Kickstartera po to, żeby zrobić promocję gry, bo oni przecież kasy tam nie potrzebowali pewnie po wydaniu tych innych gier, tylko chcieli sobie zrobić promocję. To jest zupełnie inna ten... O, nowy Unreal jest dostępny. Znaczy dostępny w becie. To strasznie długie. Today we're excited to give you the very first hands in real time on PlayStation 5 and Xbox. We wanted to push the boundary. Nie, możemy sobie to obejrzeć w sumie, ile to trwa. 15 minut trochę nam when się nie chce, to make our co? Demo, we wanted to push the boundaries of what's possible with UE5 today. Sami sobie obejrzyjcie. While targeting next-gen hardware specifications. Here are sequences running in real time on PlayStation 5 możesz and Xbox na swoim RTX, ale co to beta, to już można sobie pobrać? Myślałem, że to dla deweloperów taka beta, że sobie mogą tam jacyś, wiecie, zaufani. Okay, welcome to the brand new UI in Unreal Engine 5. While a lot of the same features and functionality that you've come to know in Unreal Engine 5 zająć robieniem gier. From the sidebar, maximizing the view. No dobra, no i dużo. Ja z jednym... without having to worry about their changes getting clobbered and emerge or from our player. Between ja chciałem zwrócić tu na jedną rzecz, że to jest to demko, pamiętacie co ona tam latała na początku i tak dalej, więc tutaj jakby już pokazują, że to działa. To maintain more scalable gameplay systems, we've also added a new framework called Game Feature Plugins that will allow you to... Tylko ktoś zauważył, że asety do tego, że ktoś tam jakby pobrał to...
tą scenę z tego demka, tam jakąś kawałek pustyni i to podobno zajmuje ileś tam gigabajtów, a to jest jedno, jak tam, nie wiem, powiedzmy 20 gigabajtów zajmuje takie coś, nie? Więc, że jest pewien problem się pojawia. So on the topic of animation, Unreal Engine 5 also includes our in-editor rigging tool, Control Rig. While imagining the battle between Echo and the Ancient, we wanted to... In Unreal Engine 5, we've completely overhauled the audio engine, centered around meta sounds, a new asset type used for every sound effect in our demo. Meta sounds bring the... Meta sounds. Now, everything we've been showing you in today's demo focuses on some of the new features in UE5, but many of your favorite UE4 features, such as Niagara Park, being able to bring on these topics lined up for... No, dobra, no fajnie, bardzo fajnie, no bo wiecie, nowy, aha, tu mają to oświetlenie, tu mają jakieś te szczegóły, żeby były wszystkie fajnie i się wyświetlały w wysokim FPS-ie. Animacje, meta sounds, kurde, takie dźwięki. No, no wygląda to fajnie, oby takie gry powstawały na tym silniku. Już chyba powstają, nie? Słyszałeś o tym wyrenderowanym fotorealistycznym psie w tym Unrealu nowym 1000 razy, czy jakoś tak? Znaczy co, że 1000 psów zrobili? Dobra, new game features and workflows. Tu jest dalej. No i tu chyba już jakieś takie. A w ogóle o Far Cry 6. Dobra, zobaczmy. Co to, czym się je Far Cry 6? Wapo, you listen. Rule 16. The Guerrero's revolution never ends. Always another war, another cantina. Another ugly bartender. Juan Cortez? What do you think gave it away, Wapu? This is a fucking waste of time. Can you whistle? Trochę odstaje graficznie. Nah, you can whistle. Not bad, Danny. But we're just będzie działać przynajmniej spoko. Rule number one. A good guerrilla. Se hizo guerrilla. Muerto el perro, se acabó la rabia. We lead our operations in secret camps across the country. Here, guerrillas live, kaboom! Train, and plan. Small pack. We go in, grab our people, kill whoever gets in our way. By smuggling in supplies, you'll add some piss and fire to our movement. You got that right. Camp chef, black market dealers. These safe havens got everything a guerrilla needs. Even do-it-yourself vehicles. You're gonna love it, Danny. Rule number two. A good guerrilla masters their environment. This będzie grane. Home, Danny. No, będzie grane, na pewno będzie grane. Tylko mi to strasznie tego Ghost Recona przypomina. Postcard shorelines. A czy w kopie? Far Cry był w kopie? Może był, nie wiem. How you get around is up to you. If you want to play it safe, take our secret paths carved in the dirt of old revolutions. Hola, Danny. How you doing? Or take a risk and operate in plain sight of Castillo's assholes. Go ahead and hide your weapons to blend in. Bribes. What do you got? Mm-hmm. Sabotage. Interceptions. You don't always need to be a loudmouth, Danny. Christmas trees? Do we even grow those here? Mexicans pay crazy money for this. How you think El Presidente funded Maria's new face? Okay. Go through. Rule number three. Fucked up situations call for fucked up solutions. Hey. He's not here. If you expected reinforcements, I got news for you. You're an army of one against an army of thousands. And when shit gets real, we make use of whatever we have. We call that resolver.
That means absolutely everything. Sardine cans. Goddamn batteries. To all motorcycle engines have been built into equipment. And some very unique, deadly weapons. Nawet fajne. The Supremo backpack. Właśnie, a co to jest? Each one will make you feel and fight with the power of a goddamn guerrilla army. O, fajne te plecaczki. You and I both know. You want this. For a guerrilla. For a guerrilla, the shit my pants rush of an ambush. The taste of sweet victory after you freed your people from tyrants. It's fun. No, będzie spoko. Oh, and the final rule. A good guerrilla always brings a friend along for moral support. Kurde. Takiego psa to ja chcę mieć. Z supportem. No niezłe. No fajnie to wygląda. Biomutant na Steamie. No właśnie, a jakie oceny ma w końcu ten Biomutant na Steamie? Ma mieszane 5000. Jak tam w ogóle update'y do niego? Bo ja bym w tego Biomutanta naprawdę zagrał, nie? Nie ma żadnych Biomutant update'ów, jeszcze nic nie wydali. Szkoda, myślałem, że może jakiś paczyk wszedł. Co? Twórcy Atomic Heart twierdzą, że gra już jest gotowa? O, to ciekawe. To ciekawe. Rekord widzów, no, 400 widzów, moi drodzy, dawno nie mieliśmy tylu widzów. Deep Rock Galactic update on Planet Modding Support. Deep Rock Galactic to jest ta gra, gdzie się tymi krasnoludami wchodzi do i kopie, i ona jest niezła, powiem wam. Jak żeśmy grali, jest dobry poziom trudności, na końcu się umiera i ktoś tam zostaje z tyłu i wy uciekacie i to, no fajnie. Banalny, trzeba czekać na nowy poziom trudności. No ja dałem na normalnym gram, więc dla mnie to już jest w ogóle za banalny, ale bardziej chodzi o to, że jakby tam jest takie kilka rzeczy, które nie do końca mi tak pasują. Dobra, więcej zmian do Steama. Valheim jakiś update, co konia dodali? Ja się tam wczytywał, bo to tam newsy z Valheima. Graven Early Access Launch Trailer, to ja nie wiem, w co ja grałem, bo ja już to grałem. Czy ja grałem w demo, czy co? Pamiętacie tą gierkę? I co mi się w niej nie podobało, to że myśmy tam grali i graliśmy w to chyba 2 godziny i ciągle tą samą bronią żeśmy walczyli startową, bo ci nic nie udało znaleźć. Pamiętacie? Coś takiego było, nie wiem, na coś tam się wkurzałem w tej grze. No. The Legend of Heroes Trials of Azur is... że jest teraz dostępne. Aha, to już chyba wiem, czemu nie słyszałem o tej grze, bo już jakieś chińskie bajki. Flat Sneaks Crossplay with... O, Human Fall Flat Crossplay z Xboxem, Windows 10. Zobacz, trochę Sons of the Forest. Dobra, sprawdzę tego Sons of the Forest, bo chłopie, nie dasz mi rady. Znaczy tego spokoju. Kiedy to wyszło? Przecież to jest z grudnia zeszłego roku. Co ty mi tu, chłopie, pokazujesz? Sprzed 5 miesięcy. Nie odpalam trailera sprzed 5 miesięcy w newsach z ostatniego tygodnia. To, że to jest jedyna gra, w którą grasz i twoi youtuberzy i teraz oglądasz ją i czekasz, żebym ja pokazał trailer. No tak, nie, to tak nie działa. Gabrielelo. To tak nie będzie się działo. Największe oszustwo w historii Trackmanii.
20-minutowe wideo. A ja tego typa chyba znam, bo pamiętam, on chyba robi taki filmik o Naiv, jakimś tam pokonaniu na czas jakiejś trasy. No, gra nie wyszła, ale trailer wyszedł pół roku temu. Wrócimy do niej, jak wyjdzie gra, to wtedy będziemy oglądać nowe trailery. No i on, w ogóle, no 20 minut nie będziemy oglądać, ale ten koleś, widzę jakiś wirtual. O, tu, nie? Że Impossible Trackmania. On w ogóle pełno filmów o Trackmanii robi. Ja myślałem, że to on robi o różnych rzeczach. Ale ciekawe te filmy. To było o tym, jak próbowano pobić rekord. No i to jest wszystko okraszone jakimiś właśnie screenami z postów, z Reddita, z czegoś tam, filmikami, jak to było robione. Więc bardzo ładnie są te filmy zrealizowane. Jak on pokazuje, jak te trasy były pokonywane i jak próbowali tutaj właśnie rekord trasy zrobić. Tutaj, czekaj. Patrzcie, jak pokonać tą trasę. I tak się wybija i leci. I boom, rekord. Almost 3 seconds off the record and proving that the impossible was indeed possible. And that is where the DO7 world record stands today. But if it hadn't been for the pioneers, we might have never seen it. Widzicie, że tu gdzieś jakiś skrót zrobili na przykład. And continuously seek for new ways to improve on the DO7. Później tu, żeby ominąć spowolnienie, że trzeba przeskoczyć. And especially Hafez and Rucker. A tu, że ileś tam tysięcy razy. Despite the seeming impossibility of the shortcut. Nie, próbowali tu wskoczyć. Masakra jakaś. O. No i to jest jakiś Hunt Showdown, kurde, trailer z 25. To na pewno jest ciekawe, a nie trailer sprzed pół roku. Ja muszę z jogurtem w końcu tego Hunta zagrać. Bo tu jeszcze scena po napisie. Achieved with CryEngine. Achieved with CryEngine. Going medieval. Colony sim. Looking for beta players. Ooh. Announcement trailer. Widzisz, szukają testerów. Takiej gry. Trailer Battlefield 6 wyciek? Gdzie? Dajcie linka.
taki rimwordzik trochę, wiadomo. Jak Rimworld, tylko że w średniowieczu i z 3D grafiką. Wkrótce dostępne. Okej. Solasta wyszło z Early Access. Myśmy w tą grę grali. Bardzo króciutko, tam jakąś godzinkę czy dwie żeśmy sobie sprawdzili. Nie wiem, czy pamiętacie, to jest taki RPG po prostu. Ale nie był jakiś specjalnie wybitny, więc tam za wiele nie pograliśmy w niego. No i był oczywiście w jakimś Early Accessie jeszcze, nie? Poza tym, ja nie wiem, czy ja powinienem w te gry grać w tym Early Accessie, później do nich nie wracam. Masz tego Battlefielda 6, nie wiem, czy możesz to puścić. No to się przekonajmy, no. Puściłem play, działa. No ale co to jest? 10 sekund. Levolution. No dobra, no. Jak rakieta się rozpada i tyle. W Boca Chica tam Elon Musk chyba wysadzili mu rakietę, kurde. Ghost Runner Getting Roguelike, uuu. To trailer, no za to mnie zbanują chyba na Twitchu, że pokazałem te 10 sekund. No i chyba tyle, i chyba przechodzimy do grania. Co? Nie, no nie chcę do dłuższego, będę oglądał z jakimś mordą na środku ekranu i wiecie, i mrugającym na czarno, to by mi się nie chciało nawet. O, a zobaczmy sobie nowy dodatek do Conana. Tam zawsze są fajne trailery w tych dodatkach, więc może tu też będzie. Jakąś wyspę dodali nową. Gra ktoś tego Conana? Jak to tam wygląda w ogóle? Powiem wam, że w trailerach bardzo ładnie. Znaczy, ktoś takie serwery w ogóle buduje z takimi budynkami? Janek, jakie dobre gry wyszły ostatnio? Coś kiedyś robię. Kurde, wiesz co, właśnie się pytałem, że Daylight, słyszałem, że jakiś super dodatek wyszedł. Dead by Daylight. Nie, Hunt, co ja gadam w ogóle, do Hunta, że wyszedł jakiś super dodatek. $700 wydać na Conana, a ja tam gdzieś mam klucze do tego wszystkiego. O, gumy Frit. No, żujecie gumy Frit i jesteście Frit. Tego Conana to ja pamiętam, to się super grało, kurde. To była przygoda nawet. Walka tam była. Jaki pająk w ogóle wielki. Najbardziej mi... O nie, no 300 zł cały zestaw kosztuje. To nie jest jakby majątek, jeśli ktoś jest wkręcony w gierkę, nie?
Dungeons of Edera, Indie Souls Like Diablo. Co? It didn't always used to be like this. Our land, our town, torn apart by the Empire. In this brave new world, there is no looking back. We must fight to reclaim what's ours. Dungeons of Edera. Early access now available. Dungeons of Edera, zaraz zobaczymy. Ale ja nie lubię Souls-like gier. Nie, bardzo pozytywne. A to w ogóle jakiś stary news jest 2020. Aha, bo to jest gra z trzecim dostępem. Okej. Okay. A wezmę na Keymailerze, może wystąpię. Kto to wie, czy to taki Dungeons of Edera, to nie jest coś fajnego. Request key jest, zagram w to. Dobra, Dungeons of Edera, widzicie, znaleźliśmy coś. O, i wyszedł trailer nowej polskiej gry, teaser właściwie. Ja, Inkwizytor. Z którego nic za bardzo nie wynika, bo wygląda jak... powiedzcie mi, co jest z tymi grami, że one... Te polskie gierki, w ogóle te takie jakby trochę tańsze gry, jeśli chodzi o grafikę, zawsze mają wszystko rozmyte. Wszystko jest kuźwa rozmyte. To wygląda jakby było w 725 i upscaling, nie? To tu akurat jest taki ten, ale nawet te okna, to przecież to jest rozmemułane, te kolory. Nie, czy to silnik jest jakiś taki? Jakby to nazwać, to po prostu widać taniość w tym. Nie, no, jakby taka scena, to już mi w ogóle przypomina te sceny, nie? Że to światło tu... To mi przypomina tak wiele gier niskobudżetowych, które w 3D próbują powstać i być super. To mniej więcej tak właśnie wygląda. Takie... To jest to. Tu jeszcze te rozmycie, nie wiem, winieta, czy jak to się nazywa. Że tu nic nie ma, coś tam w oddali, no co. Później jakiś duch się pojawił, może nawet z assetów z Unreala kupiony i to tak. To nie jest motion blur. No. Wanderlust trailer, jakaś gra na Kickstarterze. Możecie wydać pieniądze. Na pewno lepsze niż tamto MMO, co wygląda jak kupa, bo tu już widzę, że chociaż fajnie to wygląda. Jest jakiś koleś. Jest jelonek. Ja myśmy w to nie grali przypadkiem, bo tego jelenia to skądś kojarzę. Nie było jakiejś tam alfy albo jakiegoś testowego. Ty, fajne to. Don't Starve dla ubogich. Ty, no ja sobie przypominam tego jelenia. Może po prostu lubią takie jelenie rysować. Ale se tak zrobił? O, czekajcie, nie, dobudował. Dobra. A
reklama Elgat. Chyba antyreklama. Rulik złapany. Ryba złowiona. Welcome. A kacza wyciągnął, czy mi się zdawało? O shit. Zobaczcie, jakie pułapki. Zbieracz wody, piec. To jakiś survival gruby tutaj odchodzi. O nie, to były zombie, teraz licz pewnie przyjdzie po niego. Ciekawe, czy można już klucz zarekwestować. Znasz to? Czekałem mocno. Little Devil Inside. Już sprawdzam. Można do Wanderlosta zarequestować klucz. Zarequestowałem. Już sprawdzam jogurt. Little Devil Inside. To jakiś konsolowy jest. Gameplay demo. Czekaj, sprawdzę na... Nie wiem, dobra, sprawdźmy. Aha, bo to jest 20-minutowy. To sprawdźmy, co, ile to ma. A, to widziałem, że go coś goni. I ten, to tak, to takie śmieszne widziałem. Że typa tam gonił jakiś potwór w lesie. A tu już gorzej wygląda niż na tamtym trailerze. Strzela do typów. Kupuje w sklepiku. Walczy z jakimś bebokiem leśnym. Przygoda na osiołku. Jeżdżę na pingwinach, gonią go. Ale to jest jakaś liniowa gra, nie? To nie jest jakiś open world czy coś. To jest po prostu przygodowa taka konsolowa. Uskryptowana pewnie wszędzie. No dobra, no. Pierwsze trzy gry z Harry'ego Pottera, o co chodzi? A, PC review. Chyba nigdy nie grałem w te gry z Harry'ego Pottera. King of the Seas. Peggy 7. Sorry, not that. Set sail at dawn, sunny winds in the morn as we hunt for buried treasure. Let the ship next door go and wage their war, let them all bow down in terror. We'll fight against the tides of fate, the gold is ours, we cannot wait. So sing, O night and gentle day. Wygląda jak ci starzy piraci. Pływa i handluje. A gdzie walka? To już nie wygląda jak starzy piraci. No dobra, jest taka gierka. I co to jest za gra? Become King of Seas. Mieszane. 25 maja miała premierę. Uczucia są co do niej mieszane, bo ponieważ czemu? Lekkie oszustwo. Uuu, brodaty. Grube słowa. Więcej. Discord. Gra zawiera duży opis rzeczy, które nie istnieją. Dlatego śmiało można powiedzieć, że King of Seas to oszustwo. Mamy otrzymać proceduralny generowany świat. Identyczne wyspy porozrzucane po... W pustym świecie to niby ta generacja. Każdy save wygląda dokładnie identycznie. Mamy dostać dynamiczny świat, można przepłynąć
z jednego końca na drugi i nic po drodze się nie stanie, nie ma żadnych eventów, wydarzeń losowych, zaledwie 3-4 rodzaje okrętów z około 10 typów. To okręty agresywne w stosunku do nas. Spaprany, idiotyczny, paskudny, ekstremalnie telefoniczny interfejs, źle działająca muzyka. Tylko kilka rodzajów surowców, jakimi można handlować. Jedne plusy to masa przedmiotów wyposażenia. Pokłady, żagla działa i tak dalej. Ale co z tego, skoro statek wali zawsze tak samo na bok? Boki nie ma rozrzutu dział, szybkości, przeładowania. I tak dalej. Czekajcie, muszę odbiorę. Serem moim nie tak, bo jak blokuję ten, to się przestaje mikro robić. Powiedziałem, że super gra tam ta poprzednia, na pewno będziemy grali ją do końca. Słyszałem o polskiej grze Gord? Nie. Trochę przypomina mi tego Dead Space, taki klimat. No dobra, w 2022. O kurde, Smurfy, i to ja bym grał. Patrzcie. Ty no, Smurfy to jest taka, że ja bym zagrał w Smurfy. Październik. Elegancko.
Przygoda ze smurfami. Ładnie to wygląda. Grafika taka telefonowa. Unsung Warriors na Kickstarterze. Powiem wam, że nie dawajcie na Kickstarterze oczywiście pieniędzy, bo wiecie jak jest. A ja sobie dołożę do listy gier, w które byśmy może zagrali chętnie. Kislev Warslaw. A nie, bo to jest ten nowy Warhammer, jakiś dodatek czy coś. Elitka negatywnie recenzowana, to jogurt by się mógł wypowiedzieć. A to tam jakiś dodatek słaby dodali, że jakiś zbugowany czy coś. Co to za gra? Jakaś przygoda. Wave break. Wyścigówka jakaś? Czy co to jest? No nie wiem, te wszystkie efekty takie trochę. A za to mamy tu inne, Waving Ties. Woven into the very essence of this world. Every step, a challenge, as these lands weren't spun for you. And while the wings of your friends carry you across the tangle of threads, I gaze upon you with a watchful eye. I see your bravery. Czy to jest gra o lataniu na płaszczce? And ingenuity. No nie podoba mi się. Nie kręcą mnie takie chyba gry. Mhm. Hokko Life. To jest pewnie znów jakaś gra na zasadzie, że mamy wsadzić farmę i łazić i gadać z ludźmi po mieście. Nie, to, że mi się nie podoba ta gra, to nie znaczy, że nie jest fajna. No, może ktoś lubi taką grę, popłaszczka tam, może ktoś lubi takie klimaty. Nie. Dragon Quest Creator. Będzie jakaś te. Mhm.
No dobra, no chyba tyle tych ten, bo tak przeglądamy, może byśmy w coś zagrali. I ja nie wiem, czy... Bo zagrałbym w tego Biomutanta, ale boję się, że zaraz wyjdzie jakiś paczek, który go poprawi. Zwłaszcza, że w tym Biomutancie się, że tak powiem, przygoda rozwinęła. W Frozenheim nie wiem, czy to ja mam teraz jakby żyćko na strategię. To zacznę grać... Skupię się na tej grze i nagle minie 2 godziny i tyle będzie ze streama. Więc bym... Albo Red Dead Redemption. Ja chcę dzisiaj tak na luzaku, tak sobie posiedzieć, coś pobajdurzyć. Olej, a co ty mówisz? Co? Team się nie wiadomo, ale na co mam odpowiedzieć? Coś pytałeś? Dreadhanger. Co to jest Dreadhanger? Welcome to the Arctic, sailor. An icy hell if ever there was one. Fortunately, you'll be traveling aboard okay. One of Her Majesty's finest warships. She's outfitted with the latest steam engines and boasts comfortable accommodations for 8 souls. Her one weakness is a voracious appetite for coal. To keep the boiler fed, you will have to leave the safety of the ship and head out into the cold. Aha, to jest jakiś multi z ludźmi i się z nimi gada. Pewnie ktoś ginie. Jak pewnie. I trzeba zgadnąć, kto kogo zabił jeszcze. Czy to taki survival call? No. I have seen it turn men into monsters. No może, ale jak widzę, że trzeba 8 tam osób do gry zebrać na voice czacie, to nie wiem. Poza gierka czasami zdarzają się bugi w lobby, ale potem wszystko gitara polecam. No dobra, no to jak piszą, że kozak gierka, to może sprawdzimy ją. Bo Keymailerze, wystąpimy o kluczyk. A notify me. Czemu notify me? A, bo to wyszło, ale tu nie ma kluczy, no to nie zagram. Musiałem za 8 dych kupować, a pewnie bym zagrał godzinę. No dobra, moi drodzy, Red Dead Redemption czy Biomutant? Przypominam, w Biomutancie wyszliśmy już z tego tutoriala wstrętnego, 3-godzinnego. Zrobię... ankietę na czacie. Dobra, tworzę ankietę, rzucam ją na czat i znikam. Zrobić sobie herbatkę i zaraz wracamy, ok? Ze streamkiem będziemy grali. Tak więc przerwa.